Już w niedzielę zostanie otwarty nowy peron na Warszawie Zachodniej. Oraz od paru dni nowy tramwaj od Hyundai'a kursuje już na linii 17. A także czy zdrożeją ceny biletów dla WTP w Warszawie? Oraz czy powstanie kolejka linowa przez Wisłę? I już 19 grudnia, w niedzielę, zostanie otwarty tunel pod Ursynowem. O tym nie tylko, w piątek wyjątkowo. 17 grudnia, mniejsza z tym. Zaczynamy! Cześć, tam Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Dziś wyjątkowo się widzimy w piątek, a nie w weekend. W piątek to w teorii już pierwszy dzień weekendu, dlatego iż wyjeżdżam w ten weekend do Krakowa. Ale mniejsza z tym, bo awarie wind, metra nie czekają na mój wyjazd do Krakowa, bo już nie działają. A konkretniej na stacji metro Ronda Daszyńskiego, Stadion Narodowy, Wierzbno, Ursynów i Ursynów dwa razy, czyli na Ursynowie po stronie peronu nie możemy wjechać od strony południowej i od strony południowo-zachodniej na poziom 0, czyli właściwie na stację metro Ursynów nie da się zjechać windami. Tam są aktualnie awarie oraz Pole Mokotowskie i Ratusz Rysynał mają modernizację wind. Także tutaj z ciekawostki z awarii wind i jeszcze ciekawostka z metra, której mało kto mówił z tego co zauważyłem, a metro tutaj faktycznie poinformowało mnie o tym, iż no tak, dokładnie. Jeśli pozostawiacie trochę swoich rzeczy w pociągu metra, na stacji metra czy innych rzeczach, tak zwane pozostawione bagaże, które powodują później problemy, jakieś objazdy i inne rzeczy. Oczywiście zazwyczaj to są niegroźne rzeczy, nie mieliśmy jeszcze chyba żadnej sytuacji, gdzie faktycznie w metrze warszawskim byłaby bomba. Co nie zmienia faktu, iż trochę tych rzeczy się pozostawia. Konkretnie tutaj jaką informację, w poprzednim roku to było ponad 2700 rzeczy, które osoby pozostawiły. No oczywiście one są zbierane i są odpowiednio katalogowane i później w przyszłości można je odebrać na STP kabaty. Oczywiście trzeba opisać, co się faktycznie zgubiło i po odpowiedniej tam analizie można je również odzyskać. Jest takie specjalne biuro, tak samo w tramwajach, biuro rzeczy znalezionych i tak samo jest też w tym. Nawet kilka tysięcy rzeczy, takie rzeczy można się pojawić. No i co roku się to pojawia na obydwu liniach metra, więc jeśli wy coś zostawiliście, to zapraszam was do strony metro.waw.pl, abyście, jeżeli coś zostawiliście, się tam skontaktowali z metrem, bo jednak warto odzyskać swoje rzeczy. Oczywiście później one tam chyba trafiają na sprzedaż, tak z tego co pamiętam, no bo to wszystko wiecie, musi jakoś tam dalej pójść, ale no, tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, przechodzimy do nowego ekraniku, który wam się spodobał. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takim małym awizynoszu, który opowiada o tym, co się wszystko wyświetla w tle. Natomiast informacje o tramwajach. Parę informacji transportu publicznego. Co z remontem Alei Waszyngtona? Raczej bez sensu, bez szans na utrzymanie statusu. Na pewno możecie kojarzyć osoby, które mieszkają w Warszawie, że tramwaj na Waszyngtona, Alei Waszyngtona jest dosyć ciekawy, ponieważ tramwaje jadą po dwóch stronach ulicy. I to jest zabytkowy i historyczny układ. Co prawda on nie spełnia prawie żadnych wymogów teraz już prawnych, jeżeli chodzi o odbudowę, przebudowę drogowych, bo tam, no wiecie, to jest jedno z nietypowych miejsc, gdzie w autobusie moglibyśmy w teorii usłyszeć komunikat: uważaj, wysiadanie na torowisko, ponieważ na torowisko się przechodzi i idzie się dalej do przystanków tramwajowych czy autobusowych. Jest dosyć to ciekawa odjechana trasa, nietypowa w swoim rodzaju, ale tam torowisko jest w kiepskim stanie i tramwaje warszawskie nie mogą niestety w żaden sposób tego naprawić, ponieważ są tutaj dosyć ciekawe problemy. Ale więcej na ten temat możecie przeczytać sami w linku w opisie bezpośrednio do tej strony, którą właśnie teraz widzieliście. Kolejna informacja, no to jest niestety bardzo smutna informacja, czyli Gdańsk. Był tam pożar w zajezdni Nowy Port. Zostało spalonych trochę tramwajów, w tym jazzy. Niestety jazzy się spaliły. Trochę wam tu pokażę tych zdjęć, bo niestety jest ich dużo.
No te tramwaje się spaliły. Z wstępnych tutaj informacji, z tego co pamiętam, to było jakieś spięcie elektryczne i to doprowadziło. Co nie zmienia faktu, że faktycznie, tu chyba widzimy, tak, to jest jazz. No, wygląda normalnie jak po wojnie te tramwaje. Ale niestety tak to wszystko wygląda. No, te tramwaje właściwie są już nie do użytku. Te stare po prostu pójdą na złomowanie najprawdopodobniej. Natomiast nowy jazz, no to to wygląda trochę... Nie wiem, który to który w sumie, ale możecie sami ocenić, jaki to jest model tramwaju. No te nowsze tramwaje, czyli na przykład jazzy, pójdą pewnie do remontu, do PESY i po części pewnie będą naprawione, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. No, tramwaje są w opłakanym stanie, to trzeba przyznać. Nie wygląda to w żaden sposób dobrze i wielka szkoda, że coś takiego przytrafiło się. Po prostu zobaczcie, no wszystko zniknęło, wszystko. I szyby najszybciej chyba poznikały, chociaż szyby może były wybijane, żeby móc go jakoś ugasić. No tak jak widzicie, strasznie to tragicznie wygląda niestety, tak jak to widzieliście na zdjęciach. No cóż, późnym wieczorem w poniedziałek, 13 grudnia to się wydarzyło. Ja obserwowałem tutaj zdjęcia, które się pojawiały na no, różnych stronach, też na Facebooku. Kolejna informacja, którą już widzicie na ekranie, to jest Warszawa Zachodnia. Peron 6 został otwarty, ale przeczytajmy konkretną notkę, która nie pojawiła się, co ciekawe, na stronie PKP, tylko na stronie SKN warszawskiej. Czyli od niedzieli 19 grudnia bieżącego roku zarządca infrastruktury PKP udostępniła dla podróżnych stacji Warszawa Zachodnia peron numer 6 oraz peron numer 9 zlokalizowany na tzw. linii obwodowej. W związku z kolejnymi pracami przebudowy i modernizacji tego obiektu zmienia się również schemat ruchu pieszego, a sama cała stacja jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych. No i powiem sobie trochę podgląd, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. No to tak jak mówiłem, w odcinku zachodnim. Przepraszam. Możemy zobaczyć, iż na peron 9 będziemy przechodzić przejściem podziemnym, tak samo jak do Alei Prasa Tysiąclecia. I żeby dojść z peronu 9 na inne perony, zleci nam się z 10 minut, ponieważ musimy przejść spacerkiem dookoła całego placu budowy, obok pętli autobusowej kolejowej. I następnie wejść na kładkę, z której tu możemy wejść na nowy peron 6. To jest jedyny sposób wchodzenia aktualnie na peron 6, czyli przez kładkę. I to jest całkowicie nowy peron pod tym nowym dachem, odjechany, wyjechany. Ja niestety ten nowy peron 6 zobaczę dopiero najwcześniej w poniedziałek lub we wtorek. Chociaż już byłem na nim bezpośrednio, ale już jako funkcjonujący peron zobaczę go dopiero później, bo mnie nie będzie w ten weekend w ogóle w Warszawie. Także nie nastawiajcie się, że mnie tam spotkacie w niedzielę. Będę w niedzielę na zachodniej, ale tylko przejazdem, pociągiem, PKP właściwie. No i na peronie 5 możemy przejść z kładki bezpośrednio do przejścia podziemnego starego i w przejściu podziemnym starym jeszcze oczywiście jest zamknięty tunel tam przy Alejach Jezoimskich. Jest to dosyć pokręcone. Sami możecie dokładnie zanalizować tą mapkę i ten schemat, który macie aktualnie na ekranie, żebyście wiedzieli właściwie, jak tu się funkcjonować. No i WKD przypomina nam, że włącznie z peronem WKD aktualnie cała zachodnia jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych i z utrudnionym poruszaniem się, ponieważ no, aktualny etap taki jest, że będą pewnie demontowane wszystkie te podjazdy i inne elementy, windy będą w ogóle już wyłączone, no bo to będzie o wiele łatwiejsze i na peron 6 nie da się dojść teraz dla osób niepełnosprawnych. To jest dość proste, składki nie ma jeszcze wind zamontowanych, ani na kładkę nie widzimy jeszcze windą ze starych peronów na pewno, także tu jeszcze będziemy trochę czekać. Ale SKM-ki na tym nie kończą, bo jeszcze jest jedna informacja od nich, czyli defibrylatory AED są już we wszystkich pojazdach szybkiej kolei miejskiej w Warszawie. Wszystkie zostały tutaj przeznaczone na ich cel, na ten zakup tego. Ponad 140 tysięcy polskiego golda i już są. Aktualnie SKM-ki prowadzą takie specjalne tam różne akcje i pokazują, jak to można ratować dzięki temu. No dosyć ciekawie, bardzo dobrze, że one są i przypominam tylko, że na każdej stacji metra również takie urządzenia są. W tramwajach warszawskich nie ma, bo tego to było już zbyt dużo trochę. Ale niestety nie zawsze taka praca jest dobra, że od razu ktoś nam przyjdzie z pomocą. Czasami to same osoby, które pracują w transporcie, bywają zaatakowane przez różne osoby. Tak było na przykład w 2018 roku, trochę dawno, co nie? Sprawa z lipca 2018 roku, kiedy to kontroler
biletów chciał sprawdzić jedną osobę, która niestety tak się zdenerwowała, iż popchnęła kontrolera, który spadł na torowisko w metrze, na stacji metro Marymont. Na szczęście nie trafił on na trzecią szynę, czy tam z prądem, bądź w podpociąg, tylko się pobijał, tylko albo aż. Sprawca dopiero teraz, niestety, po tych wielu latach batalii sądowej, dostał wyrok. To są 2 lata pozbawienia wolności w wymiarze 40 godzin miesięcznie prac społecznych. Czy ta kara jest odpowiednia? No, sami ocencie w komentarzach, jestem ciekawy waszych opinii. Natomiast kolejna informacja to jest Varsolinio. Taka jest oficjalna nazwa tego tramwaju, chociaż niektórzy go nazywają hultaj. Jak to woli, ja sądzę, że nazwa, która się przyjmie faktycznie przez mieszkańców, będzie najlepsza i hultaj może nawet tutaj pozostać w tym miejscu. Natomiast co nie zmienia faktu, że Varsolinio wygrało konkurs, ale linia nowa tramwajowa, znaczy nie nowa linia tramwajowa, tylko nowy tramwaj, kursuje aktualnie na linii tramwajowej 17. Czyli od Mordoru do Winnicy, a w skrócie od PKP Służewiec do Winnicy, czyli mamy tramwaj, kierunek Winnica. I oczywiście ja się tutaj nie, z tego całego przyjazdu, tego film, z tego tramwaju będę chciał jeszcze przygotować z Hyundai'a właśnie. I poczekajcie jeszcze chwilę, zobaczymy jak to wyjdzie. Aktualnie tam jestem w fazie, no zobaczymy, może uda mi się zrobić ten film trochę lepszy niż taki normalny, jakby to była osoba weszła, przyczepiła kamerę gdzieś tam do rurki i nagrała. Może coś więcej z tego wyjdzie. Także poczekajcie jeszcze, zobaczymy jak to wyjdzie. No i oczywiście tych tramwajów będzie o wiele więcej. W styczniu może przyjedą już krótkie wersje, które bardzo chętnie bym zobaczył, bo są dosyć ciekawe i mają pewien paradoks, o którym powiem już bezpośrednio jak się pojawią. Kolejna informacja jeszcze od ZTM-u, to jest lekki taki problem. Znaczy problem, nie problem. Pop na Żelaznej zmienił już lokalizację. Znaczy jeszcze nie zmienił, ale zmieni 20 grudnia. 20 grudnia zamyka się na Żelaznej, ponieważ cały ZTM, siedziba, przenosi się na Grochów, na Grochowską. I również pop, będzie on już na Grochowskiej czynny, z tego co pamiętam, od 3 stycznia. I będzie tam zlokalizowany Grochowska 316 na 320. I no cóż, czekamy. Oczywiście już wszystkie inne popy będą funkcjonować w tym okresie, pomijając okres świąteczny, który, tak możemy się domyślać, jest specyficzny, jak zawsze. Kolejna informacja to niestety mogą podrożeć bilety, bądź zniknąć niektóre bilety. Warszawa nie wyklucza podwyżek straw, taryfy lub rezygnacji z biletów 20-minutowych. Chociaż tutaj trochę błędnie użyłem słowa lub, bo to nie jest lub, lub i. Więc może i jedno, i drugie. No, ceny kosztów przejazdów w transporcie idą do góry. O tym tramwaje warszawskie poinformowały też nas niedawno. Ponieważ prąd jest coraz droższy. A... o, przepraszam jeszcze raz. Prąd jest coraz droższy, a tramwaje jeżdżą na prąd. Metro również jeździ na prąd i teraz jest coraz też droższy. I koszty utrzymania taboru czy pojazdów też są coraz droższe. Oczywiście nie muszę mówić, że paliwo to też tam szaleje, więc autobusy też są o wiele droższe, SKM-ki też są droższe, bo też są na prąd. W skrócie wszystko jest droższe. Zobaczymy jak z tego wyjdziemy. Miejmy nadzieję, że 20-minutowe bilety pozostaną, może trochę podrożeją. Ale żeby reszta nie podrożała. Najlepiej byłoby, żeby pozostało tak jak jest. Chociaż nie ukrywam, że faktycznie może im trochę być ciężko. Kolejna informacja to jest plac 5 rogów, to w skrócie, bo wczoraj się wam o tym pojawił film, gdzie mogliście zobaczyć jak to wygląda. W ogóle to też jest ciekawa rzecz, że my tam wpadliśmy. Przypadkiem zupełnie. 55% zostało już zrobione tego placu 5 rogów. No i zostały pozadane już pierwsze drzewa. Ja widziałem pierwsze drzewo, ale może już są pierwsze 2 drzewa i będą tam posadzone 22 klony polne. Ale więcej na ten temat macie w karcie teraz w specjalnym filmie poświęconym tylko i wyłącznie przebudowie placu 5 rogów. Idąc dalej, mamy nowe przejście dla pieszych, maszty już stoją, chodniki poszerzone. Trwa przebudowa przejścia przy placu bankowym i tu faktycznie, jak widzicie na zdjęciach, mamy już powoli pojawiające się sygnalizacje świetlne, ograniczony ruch. Niestety, tak, w teorii samochody tutaj będą zwalniać. Zobaczymy, jak faktycznie tutaj będzie układać się. Widząc, że pojawiła się tutaj przejazd rowerowy i według mnie będzie to o wiele lepiej funkcjonujące, jeżeli chodzi o rowerzystów. No też mamy oczywiście zmiany jeszcze inne, a mianowicie
są kolejne przejścia z sygnalizacją, pieści są bezpieczniejsi. No i co my tu mamy? Tu mamy jedno przejście, to jest na Połczyńskiej, jak dobrze pamiętam, tak, dokładnie. To takie przejście, trochę nie wiem skąd się tu właśnie pojawiło. Bardzo mnie zdziwiło, że tutaj coś takiego się pojawiło, no ale jest. Więc tu mamy chyba, to jest to przejście na Połczyńskiej, dokładnie. No było z przejazdem na podobno, to nie jest to. No to nie jest to przejście. To mamy kolejne przejście, to jest zupełnie w innym miejscu, na Kondratowicza nowe. I tutaj jeszcze kolejne, które możemy zaobserwować. Także trochę tutaj nowych przejść dla pieszych ZTM nam tutaj wprowadza. Kolejne informacje, to już smog transportu publicznego. Kończymy już to mniejsze z tym, to dobrze. To jest Warszawa. Praga Północ. Chce kolei gondolowej nad Wisłą. Powiem tak, ktoś tu chyba podsłuchał moich pomysłów, mniejsza z tym. Bo ja na pewno kiedyś o tym już mówiłem, że w Warszawie przydałaby się kolejka linowa nad Wisłą. Z Pragi na bulwary. I na Stare Miasto. A tu coś takiego widzę. No, bardzo mi się podoba propozycja. Nie powiem, że nie. Wygląda to wspaniale. Tylko kiedy? I gdzie ta kolejka by właściwie jechała? I w jaki sposób by się przemieściła na drugą stronę? Nie wiem. Jestem zachwycony propozycją. Czekam na więcej informacji. No, władze, tutaj w skrócie, władze dzielnicy Praga Północ zaprezentowały nową wizję parku praskiego, który faktycznie przydałaby się mu remont. Zresztą w większości parków niestety. Miałby w nim powstać stację kolei gondolowej łączące oba brzegi. Miałaby ona obsługiwać trasy pomiędzy zoo i parkiem oraz fontannami i centrum nauki Kopernik. Okej. To ciekawa trasa, bym powiedział. Bardzo turystyczna. No i pod drugiej stronie rzeki oczywiście. Jestem ciekawy, co by tu faktycznie z tego wyszło. Czekamy na kolejne informacje, bo jak dla mnie to jest strzał w dziesiątkę. Czegoś takiego potrzebujemy w Warszawie, na pewno. No i na koniec taki malutki news. Dziś jest sobota, czyli jak wy to oglądacie, została już otwarta pierwsza część południowej obwodnicy Warszawy, przynajmniej w teorii. Stała organizacja ruchu na ulicy Adama Branickiego. Została otwarta. Przynajmniej tak powinno być. Ja nagrałem ten odcinek wcześniej, więc nie wiem. Jeżeli tak nie jest, czyli nie otworzyli tego w sobotę, tylko na przykład w poniedziałek, no to w poniedziałek otworzą. No, jest, w końcu. POW będzie otwarty. Wszystkie pozwolenia są, były już testy. Były też testy tutaj służb, aby sobie poradziły. Była tam, jak dla was to będzie w czwartek, tam w czwartek albo w środę. Testowe prace przy oddymianiu, zadymianiu i aby służby ratownicze mogły wiedzieć, jak tam pracować w takim tunelu, jakby jakiś tam się badek przypadkiem zdarzył. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie w przeciągu pierwszego miesiąca, czy w ogóle tam nie powinno być takich wypadków. To nie zmienia faktu, że faktycznie oczywiście oni są na to przygotowani. Jest tam bardzo dużo kamer, wszystko jest monitorowane 24 godziny na 7, tam są specjalne dwa budki, budynki, gatki na górze. No i ulice na górze też będą otwarte. Tunel ma zostać otwarty pod Rusynowem w poniedziałek, a reszta ulic i węzłów może zostać otwarta chwilę wcześniej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I jeszcze w niedzielę się pojawi specjalny film z Sykutem. W tym opowiem wam trochę więcej, jak to będzie wyglądać, co się Sykut opowie, oraz jakie linie autobusowe i na jakich trasach będą jeździć Mostem Południowym i nową ulicą Adama Branieckiego, która połączy w końcu po długim czasie Ursynów z Wilanowem, w nowym zupełnie miejscu. Także to jest wielka nowina. Jakbyście chcieli więcej poczytać, co właściwie Gatka chce na ten temat powiedzieć, jak on nie będzie bezpieczniej w ogóle, macie do niego również link w opisie. No i kończąc dzisiejszy odcinek, ponieważ nagrywam to w czwartek o 23 ileś, no to nie ma jeszcze drugiego sondażu i chyba nie będzie na razie. Mamy jeden sondaż. Czy twoim zdaniem potrzebna jest tramwajom warszawskim piąta zajezdnia Nopol? Na szczęście większość z was, bo 73% stwierdziła, iż tak, bo już naprawdę nie jakieś przydarzenie. Na 43 głosy, 9% z was stwierdziło, iż nie, 18% iż nie wie. No ja się z wami zgadzam, oczywiście według mnie taka zajezdnia tramwajowa Icon Nopol powinna powstać, bo ona bardzo pomoże. Nie do końca wiem, czy miejsce, gdzie aktualnie ma powstać, czyli Annopol, jest idealnym miejscem na zajezdnię. To chodzi mi o to, że faktycznie wszystkie tramwaje będą musiały zjeżdżać później wieczorem czy rano bezpośrednio na Annopol. Jest tam dużo linii, zaczyna trasy, na przykład 5 linii jedzie obok metro Brudno.
którego jeszcze nie powstaje z budowy, ale tam jest aktualnie 5 linii. Chociaż jak otworzą metę, na pewno tam będzie mniej linii tramwajowych. I też jak powstanie na zieloną Białękę, to będzie szybki dojazd stąd i jak będą połączenia, jest dużo możliwości, naprawdę. Także ten tramwaj będzie według mnie dosyć dobrym strzałem w dziesiątkę. Tym bardziej, że w przyszłości ma powstać linia tramwajowa bezpośrednio z Annopolu, czy Żeronia Wschodniego, na Wilanów. Tutaj będzie na pewno popularna i uczęszczana, bo taka trasa jest dość ciekawa. Czy jeszcze jakiś moment sondaż? Sprawdźmy. Jaki pojazd świąteczny Wam się najbardziej podoba? No świąteczny metro wygrywa, dalej jest tramwaj, później jest autobus. I czy coś tu jeszcze mamy? Jaka Waszym zdaniem wygrałaby nazwa? Chyba Varsolinia, z tego co pamiętam. Tak, Varsolinia, 38% z Was zagłosowało na Varsolinia. Dobrze, to było na tyle z tego mniejsza z tym. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro będzie rondo Dymowskiego, jak mi się uda zmontować to w pociągu. No i tak jak mówiłem, w niedzielę będzie odcinek z Sykutem o Powie. Natomiast w poniedziałek raczej będzie chwila przerwy i ja sobie odpocznę od robienia odcinków. I wy też odpoczniecie chwilę ode mnie, bo ja muszę czasami mieć choć jeden dzień wolny. Bo ostatnio naprawdę szaleję z tymi filmami i się pojawiają codziennie. Chociaż sam nie wiem, jak to jest możliwe. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ciekawostka, fun fact, jest aktualnie 23:20. A jutro wyjeżdżam ciągiem o 16:00, jeszcze mam po drodze studia. Ale będę rysować jakąś modelkę z tego, co słyszałem, więc na pewno nie będzie źle. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!